Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ten piękny, słoneczny, niedzielny poranek. Witamy wszystkich wszystkie koleżanki i kolegów z miejscowości Pyzówka. Tu, gdzie mieści się wspólny gołębnik Giewont, kolegi Jana Bochęczaka. Dzisiaj mamy niedzielę, odbywają się tutaj loty. Lot ponad 500 km. Co ciekawe, tutaj kolega Jan ma tak zorganizowane, że są tutaj dwa loty. Podczas jednego, tak jakby wypuszczenia, odbywa się mianowicie finał niejako gołębi rocznych, który tutaj miał. O nim opowiemy później, ale też będzie tutaj normalny lot oddziałowy. Gołębie pojechały już sobie, zostały wypuszczone rano dzisiaj. One są w drodze, spodziewamy się ich około południa. Dokładnie nie wiemy kiedy, ale mamy dużo czasu, żebyśmy mogli sobie tutaj pokazać, co się tutaj dzieje, jakie zmiany powstały. Zobaczmy, my tą okolicę znamy, gdyż tutaj bardzo często przyjeżdżamy. Teraz jesteśmy, jest godzina 7 rano. Już tutaj, kurde, Jan obudził mnie, to zaczął tupać, chodzić i zaczął karmić gołębie. My sobie teraz przyjdziemy, go z nienacka weźmiemy. On wprawdzie chciał, żebyśmy nagrywali trochę później. Zobaczmy tam owieczki sobie. To miejsce, gdzie się odbywają, gdzie te ławeczki stoją. Później tam mamy tą imprezę, która towarzyszy lotowi finałowemu na wspólnym gołębniku. A my sobie teraz przejdziemy do góry tutaj i pokażemy, co Jan tam u tych gołębi na wspólnym gołębniku robi. O, widzimy, zastaliśmy kolegę Jana. Panie doktorze, dzień dobry. Witam. Tu mamy go, widzimy, pojnik ma. I gołębie karmi, tak? Tak, tak. Tak. Zacząłeś, pierwsze zacząłeś karmić te gołębie? Tak, pierwsze wspólny gołębnik Giewont. Tak, to pokażmy później teraz swoje. Tutaj karmę masz, widzę, mrowcy, tak, Pawła? Tak, Pawła, mrowcy. Używasz też jeszcze jakieś jęczmień, jęczmień dosypujemy też gołąbką, bo to dosyć fajnie działa. Oczywiście tym starszym, bo te młodsze, co są świeżo przyjęte, to używamy takiej karmy proteinowej, takiej właśnie. Też Pawła mrowcy, jest bardzo dużo takich drobnych nasionek. Potem wiadomo, młode gołębie, groch czy kukurydza już takie. One nie chcą grubsze. No, mają problem. Dokładnie. Dobrze, teraz pokażmy. Tutaj mamy, bo tutaj przypomnijmy, tutaj pokazywaliśmy już, tutaj było kiedyś wcześniej biuro, biuro teraz jest na dole. Tak. O, a tutaj są te gołębie. Tak, mamy więcej boksów. Te gołębie sobie tutaj siedzą. Kolega też, widzimy, zmodernizował im te karmiki. One są tak jakby dwupoziomowe. Dzięki temu tych gołębi większa ilość może być jednorazowo tą karmę pobierać. Tutaj mamy, widzimy, wyjście na ten balkonik. Tutaj jest taka wentylacja jakby. Tak, tak. No, dorobiliśmy jeszcze kratkę. Wszystko jedną. Pokażemy jeszcze raz. Tutaj są na... One już dostały pierwsze, tak? Tak, pierwsze są tam dwa boksy, które już latają. Ten też lata. Tu są świeżo szczepione kilka dni temu. To jeszcze może niektóre gołąbki są takie troszkę osowiałe. Normalna rzecz. Po szczepieniu, ale tam już są... To są te najmłodsze. Nie, najmłodsze jeszcze są tam. A jeszcze dopiero są raz zaszczepione. A już wszystkie gołębie przyjąłeś, czy jeszcze dochodzą cały czas? Tak, wszystkie już zostają. Ile masz stan obsady na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy, jak dobrze pamiętam, było 700, bodajże 60 albo 70. Aha, tam dobrze. Już nie dokładnie. Bo tam kilka było takich wymienionych, bo co prawda parę sztuk żeśmy usunęli. Normalna rzecz. No niestety, no nie da się przy tej ilości, żeby ten... Ale hodowców żeśmy poinformowali, raczej większość była zadowolonych, mówią, no w porządku, znaczy nie była zadowolona z tego, że go usunęli, tylko że my ich poinformowali, wymienili sobie. Jeszcze w tym tygodniu jedna osoba ma tam coś dosłać, a tak ogólnie jest już... Czyli w stan zamknięty ma. Zamknięty. Dobrze. Stan. Chcemy to po prostu wszystko szybciej w tym roku robić. Dzisiaj jesteś, widzę, niedziela, co sam Łukaszowi dałeś wolne? Tak, tak. Łukasz ma wolne, tak? Łukasz ma dzisiaj wolne, ja obsługuję. O, tu widzimy drugi boks. Mamy też jeszcze jednego, właśnie pochwalę się, pracownika, który też nam pomagał, po prostu. Kurde, ja myślałem, duża ilość jest. Ja sobie powiem, myślałem, ty powiesz pracownicę jakąś, kurde. Też mamy sekretarkę. Też mamy, też. Ale ona zajmuje się raczej tam obsługą rodowodów, tego pomaga, no to też mówię, hodowcom. Sekretarkę właśnie, no. Tak, pomaga właśnie tutaj okolicznym hodowcom, którzy wystawiają gołębie na giełdę rodowodów. Po prostu za nich tą dokumentację przygotowuję. O, właśnie, no, przygotowuję, dobrze. No i tutaj są te starsze gołębie. Na dzień dzisiejszy dostały witaminę B. Kompleks, bo po prostu ten okres poszczepienny. Właśnie to co zielone, tak? Tak, żółtawe. I a w drugim pojemniku daje znowu zakwaszacz firmy Avidersa Ronfielda. Znaczy firmy Ronfield, a Avidersa, dokładnie, tak się on nazywa. Przypomnijmy tylko, kiedy byliśmy tak, jak u Alfreda Bergera w, no, pod Hamburgiem, w tej miejscowości, gdzie się mieści siedziba, pokazywaliśmy, jak akurat robią ten zakwaszacz, a co ciekawe, tam Alfred Berger, kiedy nam o nim opowiadał, to też mówił o skuteczności, powiadał właśnie, z czego się głównie składał, kwasu mrówkowego i chyba bodajże propionowego. Może złapiemy jakiegoś gołębia, żebyś go nie zarysł, widzieli. Że jest, tak? Nie, nie, to, że jest, to widzą tylko jak mniej więcej, bo każdy zawsze pyta się, jak na którym piórku, jak ten, to tak jak widać, drugie pióro, to są te najstarsze gołębie, są na właśnie na ten drugim. Ten jaki ma numer, pokaż. Ten akurat gołąbek mamy tutaj DV-a, 0901 okręg 750. Mhm.
to jest akurat... Dużo masz gołębi właśnie z zagranicy? No w tym roku dosyć dużo. Połowa nie? Połowa nie, ale gdzieś 30%. Dużo po prostu rynek słowacki teraz się tu nami zainteresował. Ze Słowacji mamy dosyć dużo gołębi. Czy ja tam przejdę, jeszcze pokażemy sobie, bo one oblatały się wokół gołębnika już? Tak, te wszystkie lata. Będą dzisiaj latały? Nie, dzisiaj nie. Nie, bo dzisiaj nie, bo mamy patrzmy, bo one sobie tutaj mogą wyjść zawsze, zobaczyć. No, bardzo chętnie w wojlerach siedzą. Co prawda, może do tej ilości gołębnika te woliery mogłyby być większe, no ale takimi dysponujemy na razie. Ale dlatego... ciebie to pewnie do przyszłego roku, jak przyjedziemy, to będzie coś wymienione. Tutaj, ale też zobaczmy, żebyśmy się nie zmylili, przypomnijmy, tutaj wszystko, co jest tylko u góry, tutaj mamy takie te siatką zabezpieczone okna, tutaj jest świeże powietrze cały czas, a u góry tam jest ogromna taka rezerwuar powietrza, taka kubatura, przestrzeń, która po prostu jest tam, u szczytów są też otwory wylotowe i dzięki temu tutaj jest naprawdę bardzo fajna atmosfera, takie świeże powietrze. No, to tak akurat to dużo lądowców jak wejdzie, to zauważa, drugi to, boks, że taka ilość gołębi tak dużo, a normalnie świeże powietrze. To po prostu powietrze działa jako normalny taki erzektor. Bo to z jednej, z drugiej strony jest to przestrzeń taka otwarta, nie wywołuje się tych przeciągów, bo jak się zrobi gdzieś mały wlot powietrza i gdzieś na dachu też jakiś wylot niewielki, to po prostu tworzy się przeciąg, a przeciąg jest bardzo niedobry dla gołębi. To jest lepiej, żeby już, tak brzydko powiem, śmierdziało, niż miałby być przeciąg. Tu mamy, a tu mamy ten trzeci boks ostatni, nie? Tak. Znaczy ja to inaczej mówię. Tamte ostatnie. Bo tam jeden był z wejściu. Do tych pierwszych przyjmujemy. To są te najstarsze. Tak, to są. A czy one, tak jak widać, już są połączone, te boksy ze sobą? Ja tu kopnąłem teraz ponik. No bo właśnie jest to właśnie w trakcie. Jestem w trakcie wymiany. Są dokarmione. Ty już Karol nasypałeś? Tak, tu już kończą jeść. Ja po prostu nigdy im nie żałuję, mają zawsze full, żeby dojadły sobie na spokojnie. I tak jak mówię, tu już są poszczepione, jest wszystko zrobione i dlatego jest to po prostu połączone. Kolejny boks też będzie. Teraz powiedzmy tak, już widzimy, dzisiaj poleciały gołębie roczne, bo my tu jesteśmy, będziemy zaraz o nim mówić. Opowiedzmy tylko hodowcom teraz, jest na ile kilometrów? 520 tutaj. I to dotyczy gołębi rocznych z tego gołębnika. O tym będziemy za chwilę. A się z gołębnika tam rocznie. Tamtego powiemy, tam do kiedy przyjdziemy. Na razie dziękujemy, a zapraszamy wszystkich na oglądanie naszych relacji, bo będziemy tutaj w częściach zamieszczać po kolei, co tutaj się dzieje u kolegiana. I oprócz tego masz jeszcze ten lot swój oddziałowy. Tak, też mam. Dobra, ile gołębi poszło tych rocznych? Rocznych poszło 45, lista obecności to było ich 49, 4 nie poszły, bo jeden gołąb, tak, Zbyszka Oleksiaka nawet, po locie w zeszłym gdzieś walnął w linę, bo coś ma taką tutaj szlamę, miał w ogóle całe to rozwalone, myśmy go zeszyli, no szkoda go, bo on był 11 lotnikiem, miał bardzo dużą szansę. Zeszyłeś go sam, tak? Tak. Czyli nielegalne praktyki medyczne. No, można tak powiedzieć. No, bez dyplomu, to można. Zaraz go pokażemy tu hodowcom, żeby ktoś nie pomysł. A na razie dziękujemy, niech kolega Jan dopełni, a będziemy sobie za chwilkę kolejne tutaj fotoreportaże poświęcone gołębiom pocztowym realizować. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia, dobry lot.